Cześć, wszystkim, z tej strony, panda. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars, i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, w którym odblokujemy sobie Lu. Jak widzicie, mało mi brakuje, by już ją odblokować tą postać. Zobaczcie, jedynie 163 punkty więc naprawdę mało mi brakuje tych punkcików a dzisiaj mamy big game a jeszcze mam jakieś tutaj inne misje więc naprawdę bardzo szybko możemy sobie w to wbić więc co ruszamy od razu oczywiście na big game moi drodzy a wy zostawcie teraz łapeczkę w górę jeżeli chcecie częściej Brawl Stars na kanale moi drodzy to zostawcie łapeczkę w górę suba na tym kanale kto jeszcze tego nie robi to niech również zostawi subika a dzisiaj moi drodzy jak to oglądacie czyli w niedzielę o godzinie myślę że 17 Coś takiego będzie live yy, i będziemy sobie wbijać właśnie Lu. Więc moi drodzy, zostawcie Subika z dzwoneczkiem, aby nie przegapić tego. Dostaniecie wtedy powiadomienie, oraz łapeczkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcecie częściej Brawl Stars, ostatnio coś więcej wrzucałem Amonkasa. Ale niedługo znowu wracamy, oczywiście, z Brawl Stars, moi drodzy. Nie miałem tak naprawdę co nagrywać. A teraz, jako że mam Lu, no to będzie dużo więcej odcinków z bs Więc zostawcie Subika z dzwoneczkiem, aby ich nie przegapić. No i dobra, obijamy sobie jak na razie tą Rose. Rose w sumie spoko na ten tryb. Bo tutaj jest jedynie dwie minuty, 2 minuty wystarczy wytrzymać i ona tak naprawdę już to wygra. Jeżeli ona to wygra, to będzie przypał tak naprawdę, bo będzie nam potrzebna jeszcze jedna gierka. A tak, no to byśmy skończyli chyba w tej gierce, jeżeli się nie mylę. No ale dobra, zobaczymy na razie 75%, a minuta, więc naprawdę mało jej zabraliśmy. Ona biega po całej mapie. Więc może być ciężko, ale zobaczymy, zobaczymy, może akurat się uda, teraz ją trochę przycisnęliśmy, no ale też co my gramy, zobaczcie, M stoi w miejscu, Dynamicon też nic nie robi, B coś tam pobija ze mną i z El Primo, ale tak no to w sumie mało co robimy, teraz M się trochę odpaliła, więc spoko, tutaj rzucamy jeszcze Kanona, dobra, tu sobie poszła ta roza. niestety, myślałem, że ona pójdzie w naszą stronę. Dobra, 30 sekund, ona ma 42%. Dobra, myśli, myślę, że ją skończymy. Wydaje mi się, że ją skończymy 35%, 20 sekund. Może być ciężko, ale może się też uda. Zobaczymy. Jeszcze ją tutaj obiłem. Dobra, uciekła tam dołem. Spróbujemy ją dogonić. 16-15 sekund. Ej, nie zdążymy chyba. Nie zdążymy jej obić. Ona ucieka dookoła i nie zdążymy raczej. Wydaje mi się, że nie zdążymy. Chociaż teraz przyciskamy ją tutaj do ścian. Przyciskam ją tutaj do ścian, zobaczcie, 4 sekundy, 3, 2, 1, nie no, 8 tysięcy życia naprawdę, jaki nie fart. 7% i niestety ta rouza przeżyła, najgorzej. No dobra, lecimy z jeszcze jedną gierką, ile mi brakuje? Uwaga, uwaga, 143 punkty, Ok, no to lecimy szybko z jeszcze jedną gierką, mam nadzieję, że teraz uda się to dobić, no bo myślałem, że nam się uda z Rose'ą, ale nam się niestety nie udało. Teraz gram na Serge'a, więc powinno być git, szczerze mówiąc. Mamy tutaj Spajka, Bibi, Bo oraz Daryla. Więc myślę, że nas spokojnie sobie poradzimy. Ja gram Jesse, bo Jesse ma mocny ten gadżet. A ja, jakby, brałem Jesse po to, jakbym był bossem. Bo chciałbym być bosem, zagrałem już chyba 5 razy ten tryb dzisiaj. Jeszcze ani razu nie byłem bossem. Ale powiem wam, że dawno nie grałem tego trybu. I w sumie dosyć łatwo jest teraz wygrać jako ten boss, tak naprawdę. Bardzo łatwo wygrać jako ten boss. No bo są jedynie 2 minuty wcześniej. No tu nie było aż tak łatwo. Ok, tutaj jeszcze ten serc mnie odbija, najgorzej. Gdzie on tutaj idzie? Tam na dół? Spaj go jeszcze pocisnął ultem. Ładnie. Daryl jeszcze wjeżdża. Nie myślę, że z sercem mamy szansę. Z serciem mamy szansę. Ta zamiała miała 75% jak była poniżej minuty czasu, a teraz on ma 60%, jak jeszcze jest minuta 15, więc myślę, że bez problemu sobie poradzimy. Zobaczcie, 50 tysięcy życia, więc powinniśmy dać radę. Okej, okay, jeszcze go tutaj obijam. O nie, on ma już ten maksymalny poziom ulepszenia, no to w sumie niezbyt dobrze. No ale minuta czasu minęła, a on ma połowę życia, więc powinniśmy dać radę, szczerze mówiąc. Powinniśmy dać radę, okej, okay. tutaj go ciśniemy, szczerze mówiąc. Każdy tutaj podchodzi i go wróg pcha, więc jest dobrze. Okej, okay, teraz dostałem szota, więc nie chcę zginąć, uciekam sobie. Mam maksymalne ulepszenie Cały czas to po co on używa tego ulta? Nie rozumiem w sumie, ale dobra, niech będzie. Aha, odbija ich. No dobra, niech tak będzie. Spike dawaj, musisz go bić mocno. Okej, okay, coś tam walnął. 38%. Ej, nie mówcie, że znowu przegramy. No nie ma opcji żebyśmy znowu przegrali, nie ma takiej opcji żebyśmy znowu przegrali, dawaj tutaj ten search, dawaj search, musimy cię rozwalić Kościół. no i on cały czas skacze i w locie jak mam go trafić, zginąłem teraz, ale Spike ładnie wjechał, Spike ładnie wjechał, 20 tysięcy życia, 15 sekund, nie no jak teraz przegramy to będzie po prostu XD, ta gra chyba nie chce żebym ja odblokował Lu, masakra, no zobaczcie 18% chłop ma Dawajcie obijamy go, obijamy go, obijamy go Gadżet, 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 nie No i on ma 6000 życia, co za niefar. dobra Widzimy się jak już odblokuje Lu Dobra moi drodzy, teraz była trochę szybsza giereczka Udało nam się wygrać i trzymamy tą Lu wreszcie Mam nadzieję, że mam już tą postać, uwaga, uwaga 140 punktów, tak, mamy lu. Zobaczcie, 30 poziom dobity, więc odblokowujemy sobie lu. Oczywiście, proszę bardzo, mamy to, mamy to, mamy lu. Jeszcze nawet dwa tygodnie nie minęły od rozpoczęcia sezonu, a ja już mam lu całkowicie za darmo. No, oprócz oczywiście zakupu karnetu, więc bardzo fajnie. I teraz jeszcze sobie pootwieramy te skrzyneczki, które tutaj są. Czy może mi dropnąć jakiś gadżet, moi drodzy? Wydaje mi się, że coś mi może dropnąć. Nie, nie, nie może mi dropnąć gadżet. Ok, no to się myliłem. Myślałem, że jakieś gadżety wyszły w międzyczasie. Zobaczcie, mamy Tomlu. Wybierzmy sobie ją, oczywiście. Pięknie ona wygląda. Ta postać jest kozacka, naprawdę. Zaraz ją przetestujemy, oczywiście. I dzisiaj na live też będę grał wieczorem. więc Zapraszam na live'a moi drodzy. OK, odbieramy sobie punkciki ze starego sezonu jeszcze, bo mam sporo tych skrzynek, więc na szybko sobie potwieramy. Myślę, że dobijemy ten dziewiąty poziom, a niedługo będzie odcinek, jak jeszcze kupuję gadżet oraz Star Power do tej postaci. I wtedy to dopiero będę koksił, moi drodzy. Dobra, ładnie, 455 punktów, lecimy dalej. Proszę bardzo, kolejne punkciki. 47 poziom karnetu już, a jeszcze na końcu mam dużo tych big boxów. Więc powinno być spoko. Token Doubler to się przyda oczywiście na wbijanie karnetu dalej, chociaż już nie będę wbiał tak jak teraz. Teraz się starałem wszystkie punkty jak najszybciej po prostu odblokować lu, a teraz już sobie będę wbijał tam powoli, no bo ja już mam praktycznie połowę karnetu, a minęły niecałe dwa tygodnie, więc nie mam co potem robić na koniec, więc wolę sobie na spokojnie teraz wbijać. Ok, 234 punkty ładnie, dosyć sporo dostałem. I mamy już chyba koniec, jeżeli się nie mylę, więc bardzo ładnie szybko odblokowałem te punkciki, uwaga, uwaga, yy, upgrade'ujemy sobie, to jest kozackie, ta animacja upgrade'owania jest przepotężna, mamy to, mamy dziewiąty poziom na Lu, bardzo ładnie, gadżet jeszcze do odblokowania oraz, moi drodzy, star power, więc to niedługo będzie odcinek o tym, wybieramy sobie Lu, lecimy, myślę, że na... Tu co to jest za mapka? Nie, no na no, takiej nie będę grał. Zagrajmy sobie na normalnej, jest robot, lecimy solo i zobaczymy jak Lu się spisuje na solo, moi drodzy. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, bo pierwszy raz gram Lu. Pierwszy raz gram Lu, nie trenowałem jej w jaskini treningowej. O kurczę, ekran wam się przesunął trochę. Chwilka, zaraz to naprawimy. O, może być coś takiego, dobra. No i lecimy, lecimy, uwaga. Okej, okay. coś tam poobijałem, musimy ją zamrozić. Musimy ją zamrozić. No i leży. Co? To jest chyba dosyć mocna postać. Jeszcze nie wiem, w sumie. Będziemy ją wbijać na 25 rang dzisiaj na live. Nie wiem, czy się uda oczywiście ten 25 rang na live. Zobaczymy. A potem będą live z wbijania 30 ranku, Więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem, aby tego nie przegapić. Ok, dosyć krótki jest ten freeze. Dosyć krótki jest, zobaczcie. Jedynie, no nie. Dwie sekundy może, coś takiego. Nie trwa to zbyt długo. Tutaj jeszcze sobie rzucamy okej, okay, ona się poślizgnęła na lodzie. Robot też się ślizga. O, to jest akurat spoko. Ulcik jest fajny, mi się podoba. Dobra, 6000 życia, chłop ma. Obijamy go. Dobra, 1900 i powinien leżeć. Tak jest, mamy 6 kubów. Dosyć mała jest ta postać. Wydaje mi się taką małą postacią. Coś jak kruk bez skina, bo jak gram Mecha krukiem, to on jest trochę większy wyglądowo, ale... On, ta postać jest dosyć mała, Lu jest dosyć małą postacią e, tak, tak jak Kruk, nie wiem czy macie Kruka bez kina, to możecie sobie zagrać i zauważycie, że on dosyć mały jest No i właśnie tak samo wygląda ta Lu, pierwsza gierka, plus 10 Powiem Wam, że nawet ciężko mi było ją przetestować, ile ja dostałem punktów 176 za co, za zagranie Lu, no to nieźle, dobra, lecimy dalej, jeszcze jedną gierkę sobie zagramy, zobaczymy jak mi pójdzie, no a resztę zostawię na kolejny odcinek, bądź na live'ik, jak wbijecie na live'ika, to również zobaczycie jak mi idzie wbijanie tej Lu, moi drodzy, no i co, zobaczymy teraz jak mi pójdzie, mam nadzieję, że znowu będę miał pierwsze miejsce jak przed chwilą, ok tutaj jest Jackie, Jackie sobie spróbujemy trafić, wow, mało braku i bym już podjechała, Ty 2100 życia, ok no chodź tu Jackie, Chodź tu nie leć się, dobra, unieruchomiona. Ej, strasznie krótki jest ten freeze, strasznie krótki jest. To zadaje damage w ogóle? Nie, to ją tylko tak stunuje, jakby ok. Nie trafiłem nawet przed chwilą, więc trochę słabo. No ale wiecie, dopiero druga gierka lu. Mam nadzieję, że na live już mi będzie szło lepiej. No teraz to już zadaje mocny damage. Zobaczcie, ponad 700 z trzema percubami. dosyć sporo. Ja myślę, że to ta postać tak nie jest jakaś super na solo. Wydaje mi się, że duo będzie tu naprawdę spoko. Na dół może zrobić zamieszanie, ale to na dół już będę wbijał tam po 25 ranku, myślę, albo po 20 ranku, bo na razie no to do tylu, no to bez problemu idzie. Zobaczcie, ja po prostu biegam po mapie i zbieram sobie skrzynki, tak naprawdę, i nic innego nie robię. Zobaczcie, 9 par kubów, tam jeszcze jest jakiś ból u góry, zaraz spróbuję go porobić. Gdzie on tutaj jest? Ok, 12 par tu nikogo nie ma w środku. O, zobaczcie, spróbujemy bóla porobić cyk. Dwa ataki, jeszcze rzucamy ulta, nie trafiłem, no i ból leży. Bardzo ładnie, dwie giereczki pod rząd wygrane. Powiem Wam, że dosyć spoko to wszystko poszło, bardzo łatwo mi idzie tym Lua, no ale wiecie, dopiero początek. Zobaczymy jak to dalej pójdzie, znowu mam sporo tych, tych punktów, 176, bardzo ładnie. Praktycznie poziomy za free się wbijają, nie robiąc misji, więc spoko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, moi drodzy. Jeżeli tak, strzelcie łapeczkę w górę, subika na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!